I powróciliśmy do naszej kuchni. Poznań zrzuca kilogramy. Nowy gość w naszym studiu, Maciej Bilawski. Cześć. Cześć, witam. Z Maćkiem będziemy smażyć, będziemy gotować. No właśnie, co będziemy robić z piersiami? Będziemy smażyć piersi z kurczaka z ananasem. Piersi z wersja z ananasem, może być bez, to jak kto lubi, na słodko. Ja wolę z ananasem, wolę to na słodko. Z ananasem. Okej, okay. No to właśnie Maciej. Garnek nam się rozgrzał do smażenia, daje sygnał, słyszymy, tak? Jasne. Dobra. Garnek jest pusty, bez tłuszczu. Bez tłuszczu. Tak? I bez wody. Chudni z Poznaniem. Mhm. I bez wody. Bierzemy piersi z kurczaka i wkładamy do rozgrzanego garnka. Jasne. Tak? Słychać już to skwierczenie. Tak, to teraz pokażemy. Rozumiem, że smażymy, czyli to jest patelnia, czy to jest garnek? To jest garnek, tylko że naczynia MC to mają właśnie takie zalety, że można w nich i smażyć bez tłuszczu, jasne, i gotować bez wody. Tym mi jest wygodniej smażyć, bo tutaj stoi obok patelnia. Ktoś może się dziwić, dlaczego ja nie smażę w patelni, tylko w garnku. Jasne. Natomiast chodzi o to, że ja później wykorzystam tą kuchenkę AMC, czyli Navigenio, tak, które tutaj przedtem Iwona wykorzystywała do gotowania automatycznego rosołu. Będę to odwracał i zapiekał te piersi z góry. Do tego wygodniejszy jest dla mnie ten rondel z wyższym bokiem. Jasne, okej. Na razie z tego nie wyobrażam, także Maciej, działaj. Za chwilę to zrobimy. Tak? Mięso się tutaj, o, przyrumienia, widać, tak? I ono się nie przypala, żeby wszyscy widzowie byli rumieni spokojni. Się, tak, zaraz możemy pokazać, o, że będzie miało zaraz tutaj kolor, o, już się przyrumienia, jasne, tylko musimy troszeczkę dłużej. Zwiększymy energię. Ponieważ jak się rozgrzeje garnek i zapiszczy, da sygnał, tak, to wtedy zmniejszamy energię. Jak włożymy mięso, odbierze już tą temperaturę, to możemy zwiększyć z powrotem. Jasne. Się przerumieni, przewracamy na drugą stronę. I dopiero wtedy wrzucamy ananasy. Przyprawimy solą i pieprzem, tak? Jasne. Delikatnie. Można przyprawy używać, jakie kto chce. Czy tutaj jest dowolność według upodobań każdego, czy tam smaków. Tak. No i wtedy sobie to zapieczemy. Tu jest wersja z tym zapiekaniem. Poznań jest rzuca kilogramy. Wersja Poznań nie rzuca kilogramów, czyli wtedy wkładamy ananasa i przykrywamy żółtym serem i zapiekamy żółtym serem. Okej, ale my na razie to zrzucamy na kilogramy. Tak, być może na jesień albo na zimę, bo to na zimę ale trzeba mieć troszeczkę więcej. Tak. Dobra, czyli teraz tak, przekładamy na drugą stronę. Na drugą stronę. Tu się nam zarumieniło rzeczywiście. Już pięknie pachnie. Nie czuć przede wszystkim, drodzy Państwo, tłuszczu. Nie czuć tego palącego się oleju. Pięknie pachnie, pięknie wygląda. Za chwilę będziemy wrzucać do tego garnka ananasy. A tak, czy piersi są tak naprawdę zdrowe? Czy piersi pozwolą nam zrzucić zbędne kilogramy? Jeżeli chodzi o ilość kalorii, to na tak, pewno. Natomiast oczywiście jeszcze ma znaczenie, jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny, pochodzenie tych piersi. Mhm, tak. Czy to są jakieś tam chowu naturalnego. Czy to była szczęśliwa kurka? Wolnowybiegowego. No właśnie, zakładamy, że to była szczęśliwa kurka. Była szczęśliwa, i wygląda wersja, na szczęśliwą. Wersja luks. Jasne. Tak? Teraz trochę posolimy i popieprzymy. Te przyprawy też są ważne, prawda? Można dać papryki, przyprawy są ważne. Mamy sól, mamy najprawdopodobniej to pieprz. To jest pieprz, tak? Tak. Wszystko pięknie pachnie, ale ja czekam na tego ananasa. Jak to się robi z tym ananasem? O. Okej. Okay. Wkładamy na to ananasa. Zwiększymy trochę. Ciach. Jeden, dwa, mamy cztery kawałki piersi, cztery ananasy. Jasne. Okej. I całość przykrywamy, czy jeszcze czekamy? Tak. To tutaj się podpieka z jednej strony, tak? A tu możemy włożyć jeszcze kuchenkę. Aha. I to tak wtedy, teraz się dzieje tak, jakby ten garnek był w piekarniku. Jest podgrzewany od spodu. Jasne. Tak? W ten sposób można piec różne inne rzeczy. Czyli i z dołu jest energia dostarczona, energię dostarczona, energię i pieniądze, dlatego że w tym garku akurat teraz jest 2 litry powietrza. Nie? Mhm. Natomiast gdybym to chciał zrobić w piekarniku, musiałbym to włożyć do piekarnika, gdzie jest 60 litrów powietrza. Tak. Zanim to by się nagrzało. 58 litrów powietrza niepotrzebnie. Jasne. A tu zapiekamy. Też jest wersja automatyczna, że jak sobie ustawię na przykład, że ma się 2 minuty czy 3 minuty zapiekać. Jasne. Trzy. Tak? Tak. To mruga na niebiesko, jest łączność tutaj radiowa i przez Bluetootha ta gosposia, my to nazywamy gosposią, steruje tą kuchenką.
mogę wyjść z kuchni i nie muszę się martwić, dlatego że ta gosposia za 3 minuty tę kuchenkę wyłączy. Jasne. Za 3 minuty się automatycznie samo wyłączy. Tak jak sobie nastawię, tak się wyłączy. Nastawiłem na 3 minuty. Jasne. Czas już leci. Drodzy Państwo, my na chwilę rozstaniemy się z Maćkiem. W kuchni cały czas wrze, w kuchni cały czas się dzieje. Za chwilę spróbujemy tego rosołu, bo ten rosół to już jest dawno, dawno gotowy. No a później te piersi z ananasem. Zostańcie z nami.